Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Jóźwiak, to jest kolejny misyjny podcast, w którym moim i Państwa gościem będzie Edward Augustyn, dziennikarz Tygodnika Powszechnego. Opowie nam o papieżu Franciszku, o tym jak Ojciec Święty rozumie misyjność, opowie nam trochę też o reformie kurii rzymskiej i odpowie na pytania dotyczące nadużyć, afer i skandali, o których czasem jest głośno w mediach, a które bezpośrednio dotyczą Stolicy Apostolskiej i postępujących reform kurii rzymskiej. Gorąco zapraszam. Chciałbym zapytać dzisiaj głównie o papieża Franciszka i o to, czy Kościół za jego pontyfikatu się zmienił, bo jest za nami kilka dosyć takich przełomowych decyzji, między innymi dopuszczenie kobiet do posługi akolitatu, opublikowanie raportu w sprawie byłego kardynała McCarricka, jakiś też kolejny krok w reformie finansów, chyba dosyć znaczący. Chciałem zapytać, czy to są małe rewolucje? I, no bo widać, że papież Franciszek generalnie chce stawiać na misyjność w Kościele i tam, gdzie może, tam ogranicza wpływy kardynałów, biskupów, hierarchów na sprawy takie, powiedziałbym, stricte administracyjne, no bo przecież sekretariatowi stanu pewne kompetencje właśnie finansowe zabrał. Czy to są małe rewolucje? Ja myślę, że to jest jedna wielka rewolucja. Jak sobie popatrzę na sytuację, jaka była w Kościele 15 lat temu, 10 lat temu i co mamy dzisiaj, no to jest jednak zupełnie, jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości. Oczywiście zmieniła się sytuacja ogólna, poza kościelna, na Kościół w jakiejś sytuacji społecznej. Się musi odnaleźć i codziennie się musi właściwie odnajdywać w nowej rzeczywistości, bo czas bardzo przyspieszył. Ale w samym Kościele zmiany zaszły bardzo głębokie i to nie są może zmiany, które się da określić jakimiś statystykami tylko i wyłącznie. Pewnie nimi też. Ale no, mamy 9. rok pontyfikatu papieża Franciszka i oczywiście musimy uogólniać, mówiąc o takich sprawach, bo to zawsze będzie na jakimś poziomie zgeneralizowania, ale wydaje mi się, że mentalność w kościele powszechnym, bo zawsze tutaj możemy zrobić uwagę, że w poszczególnych kościołach lokalnych, także w Polsce, może być inaczej, bo też są inne problemy, inna rzeczywistość. Ale patrząc tylko i wyłącznie na kurię rzymską, to mentalność zmienia się rzeczywiście bardzo. Na ile jest to zmiana głęboka i trwała, tego nie wiem. Na ile nie jest to po prostu takie też często urzędnicze czy charakteryzujące podwładnych dostosowanie się do szefa. To też należy brać pod uwagę. Natomiast generalnie ta instytucja już działa inaczej, tylko dlatego, że wprowadzono tam nową świeżą krew, mówiąc tak kolokwialnie, czyli bardzo sporo osób się zmieniło na szczytach dykasterii, co sprawia, że ci podwładni, nawet jeśli urzędnicy, nawet jeśli byli zszokowani, czy są nadal zszokowani pewnymi zmianami, no muszą się podporządkować. Ale jeszcze wróćmy do tego, co chyba najważniejsze, co pan powiedział o tej misyjności. Bo chyba rzeczywiście jest to najważniejszy rys Kościoła i papieża Franciszka, czyli rzecz, na którą on chyba najbardziej chce postawić akcent. Jest kilka takich słów kluczowych w jego pontyfikacie, jak nie wiem, jak rozeznanie, jak właśnie to kościół szpital polowy, kościół na peryferiach. Towarzyszenie. Tak, towarzyszenie. Pewnie takich reforma, którą w zasadzie do której został powołany przez konklawę, reforma kurii rzymskiej, ale też reforma kościoła. Ale ta misyjność wydaje się tutaj najważniejsza, bo papież ją traktuje w sposób bardzo szeroki.
to nie jest takie tradycyjne podejście, że to jest nawracanie pogan. Tu już w ogóle nie ma o tym mowy, ani nie wyjazdy księży czy świeckich misjonarzy na tereny tak zwane odwiecznie misyjne. Tylko to jest cecha, którą musi przyjąć cały Kościół, tą misyjnością musi przesiąknąć, bo ona wynika po prostu z Ewangelii. No, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I to jest najważniejsze zadanie dla chrześcijanina. I to jest ta misyjność. No właśnie, ten dokument, który ma jakby spinać czy mówić o reformie kurii rzymskiej, jeszcze nie powstał. On, z tego co pamiętam, ma nosić nazwę Głoszenie Ewangelii właśnie, Predicate Evangelium. Tylko on jeszcze nie powstał i właśnie dużo osób się zastanawia, co z tą reformą kurii rzymskiej tak naprawdę się dzieje, no bo ona w jakim sensie przebiega, ona postępuje. Mieliśmy niedawno motu proprio w sprawie finansów watykańskich i tam, tak jak wspominałem w tym pierwszym pytaniu, doszło do paru takich znaczących, zdaje się, zmian. Ale jakby pan ocenił, które te decyzje papieża Franciszka w ostatnim czasie, czy od początku jego pontyfikatu są takie najbardziej odważne i które najbardziej zmieniły Kościół i na które jeszcze najbardziej czekamy? Ta konstytucja Predicate Evangelium w zasadzie już jest. My jej nie znamy, nie została ogłoszona. Ciągle w ten termin jest jakoś przesuwany i przecieki, które z Watykanu płyną, na razie się nie sprawdzają. Teraz kolejny termin to jest koniec stycznia tego roku, a być może dopiero czerwiec na Piotra i Pawła, nie wiemy. Nie spodziewałbym się, że to będzie jakaś szokująca zmiana i jakieś wywrócenie rewolucyjne kurii rzymskiej. Tak sądzę, ponieważ ten dokument był konsultowany przez kongregację, był konsultowany przez biskupów w kościołach lokalnych. Gdyby tam była jakaś szokująca rewolucja, to byśmy już pewnie się o tym dowiedzieli, ponieważ jak wiadomo, papież Franciszek ma wielu oponentów, tak to mówimy ogólnie. I gdyby chciał dokonać jakichś gwałtownych, radykalnych zmian, to prawdopodobnie już byłyby protesty i przecieki. Podejrzewam, że to będzie głównie reforma strukturalna i reforma personalna. Co tak naprawdę będzie na pewno jakąś tam dużą zmianą, ale sądzę, że to, co najważniejsze, to my już wiemy. To, co pan powiedział o tej reformie finansów, myślę, że jest to jeden z elementów tej układanki, czyli całej reformy Kościoła, reformy Kurii Rzymskiej, na którą czekamy. Te nominacje kardynalskie z ubiegłego roku czy z tego roku, które nam dużo mówią o tym, jak papież postrzega Kurię Rzymską, on ją postrzega po prostu jako narzędzie, które ma pomagać papieżowi do realizacji jego misji. To już nie jest tylko i wyłącznie urząd, który właściwie no, powoli, ale te sprawy przerabia i te watykańskie młyny sobie mielą. I w jakimś sensie, czy prawem inercji, czy po prostu, no, jak nabierze rozpędu, no to sobie to działa niejako z automatu. Bo tak wcześniej byliśmy przyzwyczajeni do postrzegania kurii, że jest to urząd, który bez względu na to, jaki jest papież, jaki jest szef, to ten urząd sobie mniej lub bardziej sprawnie działa, ale jednak działa, ale to się jednak kręci. Tutaj koncepcja papieża jest zupełnie inna, to znaczy to ma być narzędzie, które ma pomagać właśnie w wyjściu do świata, w pójściu na peryferię, ma pomagać papieżowi Kurii Rzymskiej, ma pomagać kościołom lokalnym, których ranga w jego ocenie, tak jak ja to widzę, powinna bardzo wzrosnąć. Ma być też kuria pomocą w takim synodalnym zarządzaniu kościołem, czyli na pewno jest to duże zmarginalizowanie znaczenia kurii rzymskiej jako urzędu, jako jej siły, jej mocy. Czasem tak żartobliwie się mówiło, że papieże się zmieniali, ale kuria rzymska zostaje. I to trochę pokazywało chyba taką mentalność, że papież sobie, a kuria rzymska sobie. No tak.
Tak, i to wszystkim chyba mocno doskwierało, bo nawet ten urząd, jeśli on w miarę sprawnie działał i jakieś sprawy jednak załatwiał, to narastało w nim strasznie dużo patologii. No, papież Franciszek przez pierwsze 5 lat każde chyba spotkanie z pracownikami, urzędnikami Kurii Rzymskiej z okazji Bożego Narodzenia przeznaczał na piętnowanie wad w Kurii Rzymskiej. I były to naprawdę bardzo mocne słowa, no, obarczył ich winą za niemal za wszelkie zło. Bo tych patologii na pewno było dużo. W związku z tym, no, został powołany, z tego nikt nie robi tajemnicy, że na konklawę najważniejsze zadanie, jakie przed nim postawiono, to zreformowanie Kurii Rzymskiej. Bo prawdopodobnie z tym sobie nie poradził papież Benedykt. Nie powiem, żeby to był jedyny powód jego odejścia, bo na pewno nie. Ale na pewno nie dał rady. To zadanie go chyba przerosło. Być może no, nie czuł się odpowiednią osobą. Był tak związany też z tą kurią przez 25 lat swojego pobytu, że być może było mu trudno. Dlatego sprowadzono osobę zupełnie z zewnątrz, spoza kurii, już nie mówiąc o tym, że spoza kontynentu europejskiego, o innej jednak mentalności, po to, żeby no, wreszcie wprowadzić porządne zmiany. Ja o te patologie... Kuria nie jest najważniejsza po prostu. Kuria ma na pewno nie będzie najważniejsza w kościele papieża Franciszka. Ja o te patologie chciałbym jeszcze zapytać, ale to zaraz, bo jeszcze tutaj a propos reformy Kurii Rzymskiej, to jest takie jedno kluczowe słowo, które się pojawiało rok, już czy nawet 2 lata temu, decentralizacja. Myśli pan, że ta decentralizacja jest w Kościele rzeczywiście potrzebna? Bo tam mówiło się też między innymi o tym, że być może episkopaty dostaną część władzy doktrynalnej na przykład i że Watykan tutaj trochę jakby się wycofa w tych tematach, jeżeli chodzi o działanie kościołów lokalnych. Wydaje mi się, że z punktu widzenia papieża Franciszka, z tego wszystkiego, co on mówi i co on robi, co on pokazuje, to decentralizacja jest nie tylko potrzebna, ale jest konieczna. To znaczy Kościół nie przetrwa, jeśli nie wyjdzie na peryferia. No to z tego wracamy do tego hasła kluczowego, czyli Kościół wychodzący. Kościół, który przestaje zajmować się sam sobą, nie przestaje być autoreferencjalny, jak to mówi papież Franciszek, czyli nie zajmuje się tylko sobą i swoimi sprawami, ale idzie do ludzi. I znowu tu wam wraca ta misyjność, no bo kościół misyjny to jest właśnie ten kościół wychodzący, kościół jący na peryferia. I to jest tak naprawdę warunek sine qua non istnienia kościoła. Papież Franciszek to powiedział wyraźnie, że albo kościół wychodzi do ludzi, albo w ogóle nie będzie kościołem. Ponieważ stagnacja, zamknięcie się we własnym świecie, otoczenie się murem, to papież też często powtarza, po prostu niszczy, wynaturza. Sprowadza Kościół do jakiejś roli pobożnego stowarzyszenia międzynarodowego, jakiejś organizacji charytatywnej czy etyczno-religijnej, ale to nie o to chodzi. To nie jest Kościół Jezusa. I teraz no nie można mówić o wyjściu na peryferię, nie można mówić o różnorodności, na której tak bardzo papieżowi zależy, nie doceniając, nie podkreślając wagi i roli kościołów lokalnych. Bo na tym ta różnorodność ma polegać, że te kościoły lokalne pokazują piękno i bogactwo kościołów. To teraz wobec tego, o tych patologiach, o których pan też wspominał w Kurii Rzymskiej, chciałem zapytać o kardynała Becciu i kardynała Pella. Bo jeżeli chodzi o kardynała Becciu, no to wiemy, że został pozbawiony praw wynikających z godności kardynalskiej, chociaż to jest trochę enigmatyczne stwierdzenie tak swoją drogą, bo jakby nadal jest kardynałem. Ale chodzi o ten wątek właśnie między nimi, bo tam pojawiła się informacja, która we włoskich mediach dosyć głośno była komentowana, że kardynał Becciu wspierał czy wydawał jakieś polecenia związane z finansowaniem osób, które miały obciążać czy składać zeznania obciążające kardynała Pella w Australii. I czy spodziewa się pan, że tutaj w tej sprawie opinia publiczna zobaczy jakieś kolejne trudne fakty, być może nawet trudniejsze, jak te, które były
ujawnione przy okazji sprawy kardynała McCarricka? Powiem szczerze, że w pewnym momencie przestało mnie to w ogóle interesować, bo tych sensacyjnych informacji w pewnej chwili z dnia na dzień było aż tak dużo, że no, trzeba było chyba odpuścić, bo to są plotki. W tym sensie, że informacje, ile milionów dolarów amerykańskich, czy wręcz miliardów dolarów australijskich zostało przekazane z Watykanu do Australii na jakieś nieznane konta, że właśnie to po to, żeby opłacać świadków świadczących przeciwko kardynałowi Pellowi. To nie tylko brzmi niewiarygodnie, ale w miarę upływu czasu, no jednak te sprawy się wyjaśniają i okazuje się, że nie chodziło ani o miliardy tych dolarów australijskich, tylko o chyba 9 milionów, ale to nie jest tylko, ale że jednak większa część, prawie wszystkie transakcje są zrozumiałe, wyjaśnione i legalne, to Watykan poprosił o rozwiązanie tych zagadek, tej tak zwanej afery władz australijskie i one same przyznały się też do błędu, że podały złą informację na początku, jeśli chodzi o wysokość tych transferów. Więc w pewnym momencie poczułem, że tutaj, dopóki te sprawy nie zostaną w sposób spokojny wyjaśnione przez urzędy do tego powołane, nie tylko kościelne, ale właśnie też świeckie państwa australijskiego, to chyba sobie trzeba dać na przeczekanie, na wstrzymanie od jakichś komentarzy w duchu sensacyjnym. Bez wątpienia był konflikt pomiędzy kardynałem Pellem i kardynałem Becciu. I ten konflikt sięgał tak naprawdę początku pontyfikatu papieża Franciszka, kiedy papież kardynała Pella zrobił sekretarzem do spraw ekonomicznych. I jednym z postulatów kardynała Pella była przejrzystość, transparentność transferów finansowych i inwestycji finansowych i inwestycji w nieruchomości prowadzonych przez sekretariat stanu. A tam wtedy był kardynał Becciu. Tam, gdzie był kardynał Becciu substytutem, czyli właściwie drugą osobą po sekretarzu stanu i odpowiadał za te właśnie przepływy finansowe i inwestycje. I kardynał Pell przegrał w tamtym konflikcie. To znaczy został, już nie mówię o tym, że został oskarżony, jak się potem okazało, niesłusznie. Czy za tymi oskarżeniami ktoś stał, tego się na pewno nie dowiemy, czy w sensie, czy ktoś z Watykanu sprawił, że te oskarżenia wyszły na jaw, albo że kardynał Pell został fałszywie oskarżony. Tego nie wiemy i nie wiem, czy się kiedykolwiek dowiemy. Wiem od osób, które jakoś tam w Watykanie od lat pracują, że jedną z osób, które namawiały papieża Franciszka, by nakłonił kardynała Pella do wyjazdu do Australii, był kardynał Becciu. Choć z drugiej strony, gdy kardynał Pell w Australii został aresztowany, czy wręcz skazany w pierwszej instancji na 6 lat, zdaje się, więzienia, kardynał Becciu wysyłał do niego listy podtrzymujące go na duchu. Nie jestem w stanie teraz wnikać w psychologię, dlaczego tak się działo, czy to było szczere, czy nieszczere. To są zupełnie Jasne. niedostępne regiony dla nas. W każdym razie no, nie było to takie wszystko jednoznaczne. Natomiast no, kardynał Becciu cieszył się potem bardzo długo, przez kilka kolejnych lat, wielkim zaufaniem papieża Franciszka. Tak naprawdę my chyba do końca nie wiemy, co zdecydowało o jego nagłym odwołaniu we wrześniu ubiegłego roku. Nagłym tak bardzo, że nie tylko wszyscy, opinia publiczna się zdziwiła, ale rzeczywiście no, w Watykanie nikt się tego nie spodziewał i sam kardynał Becciu się tego nie spodziewał. Przyszedł do papieża na zwykłą, cotygodniową, prywatną audiencję, żeby zdać relację
ze spraw kongregacji do spraw kanonizacyjnych, w której przewodniczył ostatnio. I usłyszał, że tak naprawdę przestaje być szefem kongregacji. Co więcej, zostają mu odebrane prawa wynikające z tytułu kardynała. Było dla niego szokiem, postanowił się bronić na konferencji prasowej, przekonywał, że jest niewinny. Jak na razie jedynym powodem, o którym się mówi, to jest nepotyzm, czyli jakby transfery i wysyłanie pieniędzy na konta powiązane z jego rodziną, z jego braćmi. W tle oczywiście są nieudane, bardzo źle odbierane i nieetyczne w sumie inwestycje, jakie sekretariat stanu podejmował, inwestując pieniądze watykańskie, no nie tylko w jakieś nieruchomości w Londynie luksusowe, które potem się okazało, że tylko na tym stracił, ale też lokując pieniądze w różnego rodzaju funduszach inwestycyjnych, maltańskich czy szwajcarskich, które po pierwsze nie do końca było jasne, po co to Watykanowi i czy jest to rzeczywiście w porządku. Po drugie, nie do końca było jasne, czy to się w ogóle opłaci i czy ten cel, jaki miał zostać spełniony, więc pomnożenie pieniędzy i potem użycie ich w dobrym celu, czy zostanie zrealizowany. No i co najważniejsze, były wątpliwości, jakie pieniądze były przeinwestowane. Czy czasem nie były to pieniądze ze Świętopietrza, które są tak naprawdę przeznaczone tylko i wyłącznie na cele charytatywne. Nie wiedzieliśmy tego wszystkiego i tak naprawdę dopiero teraz się powoli będziemy dowiadywać, ponieważ finanse sekretariatu stanu były bardzo nietransparentne, bardzo nieprzejrzyste. I myślę, że to też... Moim zdaniem to powinien być główny powód dla dymisji kardynała Becciu. Czyli w mętnej wodzie rzeczywiście bardzo łatwo każdy może coś tam sobie złowić. I chyba o to zachowanie tej mętności mu chodziło. To ja chciałbym jeszcze zapytać o jedną kontrowersyjną postać ostatnich lat, o arcybiskupa Vigano. No czasem się mówi, i to chyba kardynał Sarach mówił, że teologia coraz bardziej czy coraz częściej zamienia się w politykę. I że oprócz tej dyskusji teologicznej w Watykanie bardziej widać jakieś tarcie frakcji. I chciałem zapytać, jak pan to ocenia? Czy te świadectwa, które co jakiś czas arcybiskup Vigano publikuje, to jest właśnie takie działanie polityczne? Czy rzeczywiście to jest osoba, która próbuje walczyć z jakimiś nieprawidłowościami, próbuje coś wyciągnąć na wierzch, co niekoniecznie jest powszechnie wiadome? No i ja mam obawy co do umysłowego stanu w tej chwili arcybiskupa Vigano. Bo to, co on robi, to jest szaleństwo i chyba należałoby tak to traktować. I wydaje mi się, że nawet jego zwolennicy, przynajmniej ci, którzy jeszcze zachowują resztki zdrowego rozsądku, już sobie chyba dali spokój, już nie typują go na swojego przywódcę. Oczywiście jest zawsze jakiś margines radykałów, dla których on jest bohaterem, ale rzeczy, które on wygaduje, to już rzeczywiście przekraczają jakąś granicę przyzwoitości, bo o ile jeszcze na początku, gdy wezwał papieża Franciszka do dymisji, twierdząc, że wiedział o nadużyciach kardynała McCarricka i że nic nie zrobił. No, można było jeszcze nad tymi jego tezami dyskutować. Przynajmniej sprawdzać. Przynajmniej sprawdzać i to zostało zrobione. Na 2 lata, niemal półtora roku trwało przygotowanie raportu na temat kardynała McCarricka, z którego dowiedzieliśmy się już no chyba wszystko. No. To, co chyba naprawdę można się dowiedzieć, bo tam były przebadane nie tylko dokumenty, ale też przepytano 90 świadków. I tak naprawdę, oczywiście jednym z celów było pokazanie, jak wyglądała sprawa ex-kardynała McCarricka, ale też ważnym zadaniem tego raportu była obrona papieża Franciszka przed zarzutami, jakie postawił mu arcybiskup Vigano. Ale potem arcybiskup Vigano wszedł już kompletnie w politykę.
No niektórzy też zarzucali jego. Watykanowi, że popełnił błąd, że nie przepytał, czy nie wezwał na świadka właśnie arcybiskupa Vigano. Zresztą sam Vigano chyba też o tym mówił, że dziwny, że raport powstał bez jego zeznań. Z czego co wiem, to arcybiskup Vigano się wciąż ukrywa, No więc właśnie, tak. Kontakt byłby raczej utrudniony. więc kontakt byłby chyba utrudniony. No on na jakiekolwiek reakcje jeszcze 2 lata temu, czy 3 lata temu, kiedy ta afera wybuchła, już będą niedługo 3 lata, no zareagował w ten sposób, że zniknął. Gdzieś się pojawiał na spotkaniu z dziennikarzami, z jego zwolennikami, no w przebraniu, w ciemnych okularach, w jakimś kapeluszu, no trochę zachowywał się jak agent tajny. W każdym razie, z tego co wiem, no nie podporządkował się jakimkolwiek decyzjom swoich przełożonych, jeśli chodzi o jego miejsce, w którym powinien być, wyprowadzenie się z Watykanu, no po prostu zniknął, ukrywa się. Natomiast no nie ukrywał się medialnie i stworzył się cały ten ruch, który miał bardzo duży wymiar polityczny, zwłaszcza w ostatnim roku prezydentury Donalda Trumpa, no mocno się zaangażował w popieranie byłego już prezydenta, bo dziś tak naprawdę będzie już nowy prezydent Tak, za Stanów kilka Zjednoczonych. godzin. W związku z tym no ta jego działalność już nabrała naprawdę charakteru politycznego. Ale i szaleńczego. Też chyba mało kto wierzył w kolejne oskarżenia, jakie arcybiskup Vigano dawał. Wydaje mi się, że tutaj papież miał rację w tym względzie, że no nie wiem, czy zlekceważył go, ale zignorował, tak. Zignorował, czyli nie przyjął taką taktykę, że jednak nie będzie odpowiadał na każdy bezsensowny zarzut, jaki się pojawia. Czasem to jest wyjście z sytuacji, no żeby jednak nie stawiać się w roli, jak się mówi, psa, który będzie biegł za kijem, który inni rzucają. Więc raczej nie reagował, zrobił to, co powinien zrobić, i to błyskawicznie, czyli właściwie w ciągu kilku tygodni po tamtym liście słynnym arcybiskupa Vigano zadecydował, że będzie powołana komisja, która sprawę kardynała McCarricka zbada. Dzięki temu dowiedzieliśmy się strasznie dużo bardzo ważnych rzeczy o funkcjonowaniu i o wszystkich tych błędach i wadach, jakie w Kościele są popełniane, o których mogliśmy tylko domniemywać, a teraz wiele rzeczy wyszło po prostu czarno na biało. To jeszcze ostatnie pytanie wobec tego. Chciałbym zapytać o pontyfikat papieża Franciszka, o długość trwania tego pontyfikatu, bo papież po swoim wyborze zapowiadał, to było chyba w 2014 roku, zdaje się, jakoś rok po wyborze, zapowiadał, że jego pontyfikat będzie krótki, że będzie trwał maksymalnie 3-4 lata, no może 5. A jednak się okazuje, że właśnie już niedługo wchodzimy w 9. rok pontyfikatu i chciałem zapytać, jak pan podejrzewa, z czego to wynika? Czy papież ma jednak właśnie jakieś zadania jeszcze do zrealizowania, czegoś jeszcze nie dokończył, coś chciałby zwieńczyć, czy być może właśnie chodzi o te kwestie związane z reformą kurii rzymskiej, czy są jakieś inne powody? Nie wiem. To znaczy, 9 lat pontyfikatu nauczyło nas, żeby słowa papieża wypowiadane tak ad hoc traktować no, trochę jak przypowieści. Nie brać ich dosłownie. To też dla nas był szok, że nagle przychodzi papież, który opowiada historyjki niekoniecznie zgodne w każdym szczególe z faktami, opowiada anegdoty, ale no, taki ma styl nauczania, taki ma styl bycia, co powodowało nim, że powiedział, że to będzie krótki pontyfikat. No, być może wiele osób tak czasem mówi, że ja jeszcze długo nie pożyję, no nie wiem, wydaje mi się, że to nie będzie trwało długo. Nie przywiązywałbym do tego wielkiej wagi. No, on jest niezwykle konsekwentny w tym, co robi. Popełnił sporo błędów, zwłaszcza personalnych, ale wyciąga ciągle z nich jakąś naukę i idzie do przodu. No nie,
dlatego był też taki, jest takim trudnym szefem dla swoich podwładnych, na przykład w Watykanie, bo jest nieprzewidywalny, bo jest uparty, jest bardzo konsekwentny, choć z drugiej strony można powiedzieć, i sam to mówi, że działa bez planu. Nie planuje żadnych posunięć na rok, dwa do przodu. Raczej, tak jak sam to często określa, no zdaje się tutaj na rozeznanie, znowu wracamy do tego słowa, i to rozeznanie polega po prostu na uważnym, głębokim spojrzeniu na rzeczywistość, na to, co świat i ludzie oczekują od Kościoła, od papieża, jaka jest wola Boża. To też mówiąc o tym, żeby popatrzeć na to, co świat oczekuje, przypomniałem sobie, co mówiłem przed chwileczką, żeby nie biegać za kijem, które inni rzucają. Ale to nie jest to samo. To raczej chodzi o takie rozeznanie głębokie, jaka jest w tym momencie, w tej sytuacji, która jest wokół, jaka jest wola Boża i co powinienem zrobić. To rozeznanie jest dla papieża Franciszka strasznie ważne. To takie chyba kluczowe pytanie, które często papież Franciszek powtarza. Co zrobiłby Jezus, prawda? Tak, tak, tak. I na pewno on sam... Taki był bardzo fajny dokument, czy dokument, książka, wywiad tak naprawdę. Wywiad, którego on udzielił zaraz po synodzie amazońskim. Właśnie na temat misyjności Kościoła, bo ten temat wtedy był bardzo na topie. I tak naprawdę o to chodziło, co zrobiłby Jezus, a tak i chodziło o to, jak my powinniśmy postępować, jak Kościół powinien postępować, żeby być najbliżej tej woli Boga, woli Jezusa. W każdym razie podkreślał, że nie ma innej drogi, tylko wręcz szaleństwo. Ponieważ podporządkowanie się Duchowi Świętemu jest jakimś szaleństwem. To jest wyjście poza utarte schematy myślenia i działania, poza jakiekolwiek planowanie, poza jakąkolwiek buchalterię. Gdy Kościół przestaje być po prostu skarbcem wiedzy, mądrości, czy nawet depozytariuszem wiary, że to nie o to chodzi. Nawet mówił wprost, że Kościół przestaje być, nie jest tylko i wyłącznie przedstawicielem Jezusa na ziemi, bo Kościół to nie jest impresario Pana Boga, który organizuje dla Jezusa tournée, ustala trasę, plan i uważa, że bez wiedzy Kościoła i bez wiedzy i przyzwolenia Kościoła Pan Jezus nic nie może zrobić. I że bardzo łatwo uznać, że posiadło się Pana Jezusa, posiadło się Boga, działa się i mówi się w Jego imieniu. Taki Kościół jest absolutnie obcy papieżowi Franciszkowi, bo on to mówi, że to nie chodzi o to, żeby tego Pana Jezusa oswoić, że On jest nasz i my mamy na Niego tutaj monopol, bo to będzie nieprawda. To jest jakaś idea, za którą nie raz, nie dwa Kościół gonił, ale jest to idea nieprawdziwa, bo martwa, bo Jezus żywy nie da się w ten sposób potraktować. A Kościół powinien głosić Jezusa żywego. I Jezus potrzebuje Kościoła jako swojego świadka, tak naprawdę. A sam będzie działał, W związku z tym rozpoznanie tego wszystkiego, rozeznanie jest tutaj najważniejsze i dlatego tak trudno jest wcisnąć papieża Franciszka w jakiekolwiek schematy, bardzo łatwo z drugiej strony pokazać, że to, co mówił 5 lat temu, no to zupełnie się nie sprawdziło i potem realizował zupełnie inne rzeczy, inną rzeczywistość. Tak, bo się zmieniła rzeczywistość. I ostatni chyba... rok jest tego najlepszym dowodem, jak bardzo zmieniła się rzeczywistość, jak bardzo wszystko musiało się zmienić w Kościele. Tak naprawdę w jednym momencie. Jak bardzo się w tym odnalazł. To właśnie chyba stąd też być może się bierze taki język papieża Franciszka, który jest bardzo uniwersalny i taki powiedziałbym ogólnoludzki. To też widać chociażby w ostatniej encyklice Fratelli Tutti.
Tam o wierze oczywiście są jakieś ważne fragmenty o kościele, ale jest przede wszystkim nawoływanie do ludzkiego, ogólnoludzkiego braterstwa ponad podziałami. I chyba to się też czuje, i właśnie to wynika z takiego myślenia papieża o kościele, że jest uniwersalny, że nie da się zamknąć Jezusa, łaski w ramach jakiejś instytucji, tylko on działa ponad tymi wszystkimi naszymi ludzkimi kryteriami, które mamy w głowie, czy schematami. Tak, to dobrze, że Pan o tym wspomniał, bo to przecież najważniejsze wydarzenie tak naprawdę ostatniego roku, ta encyklika. I ten rok, który z powodu pandemii mógł być uznany za rok stracony, bo kontakty papieża z ludźmi zostały w sposób maksymalny ograniczone, to przecież przejdzie do historii nie tylko jako rok pandemii, ale jako rok tej encykliki. Gdzie braterstwo, kolejne słowo klucz, jedno z najważniejszych słów dla papieża Franciszka, braterstwo pomiędzy ludźmi, skoro wszyscy mamy jednego ojca, to wszyscy jesteśmy braćmi, to jest słowo klucz, które otwiera tak naprawdę całą masę innych pojęć, czyli to wyjście do świata, wyjście na peryferię, na peryferia, to ten kościół, szpital polowy, tutaj wszędzie jest braterstwo. Braterstwo jako najważniejsza zasada. Braterstwo pomiędzy ludźmi, ale też braterstwo ze stworzeniem. Gdzie jednak ten rys ekologiczny, bardzo ważny w nauczaniu papieża Franciszka i ta druga encyklika Fratelli Tutti, nawiązująca w pewnym sensie do poprzedniej, do Laudato Si, choćby w ten sposób, że jest to znowu cytat ze świętego Franciszka, którego papież Franciszek stawia za wzór. Więc braterstwo z wszelkim stworzeniem jako lek na nasze problemy. Na problemy pomiędzy ludźmi i na problemy nasze, jakie mamy z rzeczywistością, ze światem, ze środowiskiem, z chorobami, z cierpieniami i wszystkim tym, co na nas spada. Braterstwo ze stworzeniem, braterstwo ze światem. Bardzo dziękuję za rozmowę.